Siemanko! No cześć, pożartowali, że stara jestem. Trochę szacunku, ja wielki wybuch przeżyłam. I serio, że seks turystykę uprawiam? No weźcie, kuźwa. Ej, ale w ogóle wy nie kumacie jednej podstawowej rzeczy, nie? Ja się puszczam tylko na wakacjach. Wy się puszczacie cały rok, żeby wyjechać na wakacje. Wielu wspaniałych komików dzisiaj ogląda nas w internecie, a my mamy Mieszko Minkiewicza. Mieszko jest z Białegostoku i był w kabarecie. Mieszko w wywiadach mówi, że w kabarecie osiągnął już wszystko, dlatego poszedł do stand-upu. Ale prywatnie mówi zupełnie inaczej. Mówi, w kabarecie osiągłem już wszystko, dlatego poszedł do stand-upu. Mieszko, naprawdę, już kurde, przestań smucić o tym swoim kabarecie, bo i tak go nikt nie zna, nie? Ludzie w ogóle za 2 godziny zapomną, że byłeś na tej imprezie, no. Ich wspomnienie z tego wieczoru będzie wyglądało tak. Chałupka, rejent, puste krzesło, pacześ, a sorry, socha. Ale Mateusz, ja ci powiem, wy mi się tak z paczeciem mylicie, nie? Ale nie wiem, może by mi było łatwiej, gdybyś go nie udawał. Mateusz dba o wartości. Dba o wartości. Napisał do Watykanu list z propozycją nowelizacji 7 przekazania. Ma brzmieć, nie kradnij. Chyba, że żart naprawdę ci się podoba. W ogóle to, że Paweł Chałupka jest dzisiaj z nami na tej imprezie, to zasługa wielu osób, które odmówiły. Dobrze wam powiem, na tym roście dzisiaj to sama patologia, nie? Alkusy, degeneraci, złodzieje, ćpuny. Panie Popku, co my tu robimy? A ty walczyłeś z podianem, tak, walczyłeś, no. Ej, w ogóle jakie to uczucie, nie? Siedzieć obok gościa, który spuścił ci w pierdol i udawać, że nic się nie stało. Nie? Tak, ty też walczyłeś z Pudzianem, tak, tak. Ty, moglibyście z Popkiem taki duet raperski sobie założyć. Byście mogli się nazwać Ofiary Pudziana Band. Mam dla was nawet tytuły kawałków. Ała, ała, boli, boli, puść i weź kurwa nie w szczepionkę. Ale Mariusz jest duży, nie? Jezus, jest taki duży. Już w dzieciństwie był. Zamiast pieluch miał kołdry. Ale jest duży, jest tak duży, że jednocześnie zmieściłby się w nim rejent Szumowski i Mieszko. Wiem, Wiolka, że w tobie też, ale nie o tym jest ten żart. Pudzian mówi, że jak mu czegoś brakuje, to może to sobie kupić. Już ma inteligentną pralkę, zmywarkę. Tylko nie wie, jak to włączyć. Kiedyś w reklamie ubezpieczenia miał tylko powiedzieć ACOC, a i tak montaż trwał 3 tygodnie. I chwali się, że po seksie nigdy nie miał reklamacji. Ale Mariusz, kurde, termin reklamacja tyczy się relacji klient-sprzedawca. Kurwy nie będą narzekać, że je źle wyruchałeś. No zobacz, socha się nadal uśmiecha. No ale Pudzian, no człowiek legenda, ja się mega cieszę, że dzisiaj tutaj jestem. I Pudzian, już ostatnia rzecz. Największym wrogiem Pudziana jest on sam. I on o tym wie. Kiedyś przed walką powiedział, moja lewa ręka to śmierć, a prawej sam się boję. Po licznych interwencjach policji w związku z samogwałtami Mariusz ma niebieską kartę. Dzięki!